Kwaśniewski, Rafał Mazur i Przemek Kwaśniewski. Bardzo proszę o podejście tutaj na scenę. Za sarami. Na kurzu za sarami. Przed nami już za kilka chwil konkurs odpalania kormą. Druga tura i rozgrywka finałowa. Takie małe budynko. Zapraszamy uczestników, proszę Państwa, wiemy, że tam wszyscy oblegają nasze ciągniki. Trudno się wydostać z tych alejek, z tych boksów, z tych miejsc, gdzie oni tam są ustawieni, ale zapraszamy. Na pewno uda im się wjechać tutaj wjazdem głównym na plac manewrowy i te konkursy już niebawem się rozpoczną. Rozpocznie, jak powiedziałem, konkurs odpalania kormą, druga tura i rozgrywka finałowa. Zasady, proszę Państwa, myślę, że doskonale znacie, będąc tutaj na festiwalu w latach ubiegłych. Mieliście okazję oglądać, obejrzeć te konkurencje, tą rywalizację. Bardzo zasada prosta, odpowiednio ustawione, położone na ziemi odpowiedniej odległości korby w równej linii. Zawodnicy na linię startu, dobieg, podniesienie korby, bieg z kormą, zakręcenie kormą ciągników i proszę Państwa, pokonanie linii mety. To zasady bardzo proste, ale jakżeż ciekawe w konkursie odpalania kormą. Tutaj już się toczy bój o zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego i kolejnych miejsc, które, jak powiedziałem już wcześniej, nagradzać będziemy naszych fantastycznych bohaterów na zakończenie drugiego dnia festiwalu około godziny 17. Do korby, szybki bieg do ciągnika, zakręcenie, odpalenie, ruszenie i pokonanie, kto pierwszy na linię mety. Proszę Państwa, to teraz, a później odpalenie bombaja i pokazy w polu. Robi się gorąco, proszę Państwa. Oj, tu zobaczyło 30 stopni, jest co najmniej na słońcu ponad 30. Myślę, że damy sobie radę. Korby położone. Moment. Zawodnicy ustawieni. 3, 2, 1, start! I ruszyli! Już korby w rękach, już podbiegają do ciągników, już zaraz zakręcą. I za ile ruchów? 1, 2, 3, 4, 5. Już chodzą ciągniki, uwaga, ruszą. Za chwilę kto pierwszy? Niebieski, zielony, zatorki, 25. Tak, proszę Państwa, minimalnie. Niebieski, zator 25.
piątka przed zielonym zetorkiem 25 i czerwonym ciągniczkiem, który wjechał na miejsce trzecie. Szybko, sprawnie, jak to poszło. Pełen profesjonalizm w wykonaniu naszych tutaj kierowców, właścicieli tych ciągników, którymi przyjechali do Wielkowic. Pierwsza tutaj tura za nami. Podjeżdżają następni uczestnicy konkursu. Proszę Państwa, proste jak drut, proste jak zakrzywiona korba, ale jakże emocjonujące tutaj, jaka emocjonująca rywalizacja tych zawodników. Coraz cieplej, my też to czujemy tutaj pod tym namiotem. I korby wędrują na naszą tutaj już nieco podeskiętą murawkę placu manewrowego. Ani kapelusik tak jak wczoraj, też kapelusik tak wczoraj. Oczywiście tutaj ten właściciel. Przygotowani? Moment. Do końca się daleko. Uwaga, będę się jesteśmy. 3, 2. Ale tutaj poszło! Fantastycznie! Duże brawa! Piotr Łaczyński! Tak, Piotrek! Pięknie pojechałeś! Poznań! Piotr Łaczyński, fantastyczny rezultaci! Kapelusz przynosi szczęście! Czy małżonka? A gdzie? O nie, proszę pana, tego głośno nie powiem. Małżonka, a później dzieci! Ostrożnie, bezpiecznie. Proszę Państwa, myślę, że fantastycznie się bawimy. Państwo również. A przed nami będzie teraz chyba rozgrywka finałowa. Proszę Państwa, pan Kłaczyński, pan Mankowiak, nasi fantastyczni tutaj bohaterowie, rozgrywka finałowa! Odpalania korbą konkursu numer 1! Punkty skrupulatnie odliczane, protokół za chwilę będzie zamknięty, ale nie wiemy, nie znamy jeszcze końcowego rezultatu, nieprawdaż? Nie znamy, ale poznamy. Już za moment. Saga rodu Kłaczyńskich tutaj trzyma kciuki. Tak, oczywiście. Pucharek przyda się w domu, nie? 120 czy 150, ale pewnie cała komoda i cała meblościanka i jeszcze może inne miejsca wypełnione pucharami, trafami z różnych konkursów, ale wszyscy są wspaniałymi bohaterami, wszyscy kierujący tymi ciągnikami są wspaniałymi bohaterami tegoż konkursu. Odpalany korbą, za moment, rozgrywka finałowa. Tu apeluję o bezpieczeństwo, kochani, odsuńmy się. Aby nie znaleźć się przypadkiem na trasie przejazdu. Tak, na spokojnie przygotowujemy się. Tutaj już jest walka o puchary. Tutaj jest walka o puchar za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie odpalania korbą. Uwaga, tak, uścisk dłoni. Proszę Państwa, rozgrywka finałowa. Spokojnie, ja będę odliczał. 3, 2, 1, poszli! I ruszyli w tym momencie. Już walczą. Oto kto zdobędzie puchar w tym konkursie odpalania korbą. Nie
idzie, nie idzie! Poznań na razie drugi, Poznań drugi, Poznań drugi! I Wolkowiak jest, jest! Nasz fantastyczny bohater niebieskiego Zetona K25 wygrywa tą konkurencję, a tu Piotrek, Piotrek, no co tam się dzieje? No teraz odpalił, ale to nic, to nic, to nic. Drugie miejsce, Piotr Łaczyński, a pierwsze miejsce w tym konkursie na kręcenie korbą. Wolkowiak Mariusz, gratulujemy! Piotrowski Mateusz, trzeci. Proszę Państwa, tak, podajcie sobie rękę, a można się też tryknąć tymi traktorkami na znak przyjaźni. Tylko ostrożnie, żeby tam jakieś koło nie odpadło. O, korwami! Dobre, dobre, dobre to było, dobre to było. Nowy ceremoniał, proszę Państwa, pozdrowienia, puchnięcie się korwami. Dziękujemy, dziękujemy. Już niebawem kolejny konkurs, odpalanie Bombaja. Gratulujemy, duże brawa, duże brawa. Widzę, że formę macie rewelacyjną po wczorajszym jakże wyczerpującym dniu i wyczerpującej nocy. Dzisiaj forma fantastyczna.